Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj wszystkich powitać. Ja wiem, że tutaj mnie mało widać. Cześć. Tu jestem. Do przedstawienia mam parę projektów. Słuchajcie, już tam te płytki doszły co do niektórych ludzi, jeśli chodzi o radio. Ja mam radio praktycznie... gdzieś tu było. Zbudowane. U mnie to wygląda to w ten sposób. Sobie zapakowałem do takiego pudełka po jakimś tam rozgałęźniku. I teraz tak. Co do tych projektów, które tutaj wykonuję, wszystko jest na forum piracz.com.pl. Nad czym pracuję, to dopiero na końcu tego odcinka. Słuchajcie, radyjko zostało wykonane. Miałem nie pokazywać, bo tu mam taką protezę zamiast NE612, bo nie miałem tego NE612. I w niedługim czasie będziemy uruchamiać, pokażę jak skalibrować skalę. Ja sobie jeszcze tutaj jedną cyfrę dołożyłem. Można, ale niekonieczność. Jak skalibrować ten generator? Jak ustawić, tutaj sobie nawinąłem filterki, nie na amidonkach, ale jak macie amidonki, to jeszcze to lepiej będzie chodzić. To po prostu było złożone dla testów. Jedyny problem w tym radyjku, który powstał podczas produkcji, że tak powiem, płytek, ja się nie wpatrzyłem, zaraz wam pokażę, jest jeden maleńki błąd. Czekajcie, gdzie ja mam kartonik z płytkami? Tutaj. Dobra, okej. Jeden maleńki, o zobaczcie, tutaj już mamy przygotowaną kolejną syntezę. Jest jeden maleńki błąd, ponieważ tu, zobaczcie, tu już został naprawiony. Trzeba zrobić od emitera tranzystora przy nadruku R2. Przy nadruku R2 trzeba zrobić otworek, ponieważ... ponieważ w tych płytkach tu powinna iść masa dookoła. Zobacz, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj dookoła powinna iść masa. I Chińczyk po prostu zrobił ramkę, tak okroił tutaj tą masę. I emiter tranzystorka tego tutaj Q1 nie jest podłączony do masy. Tu już zrobiłem i on po prostu nie wzmacniał mi sygnału z generatora. Tutaj mamy ten generatorek. Tu już zrobiłem otworek cienkim wiertełkiem i podłączyłem się do masy, bo tu jest masa po całości. Czyli emiter tego tranzystorka został podłączony do masy. No to tylko tyle. Reszta radyjka, jak będzie dobra propagacja, znaczy przyjdzie wieczór, bo w tej chwili to jest świt rano, ja wam zademonstruję jak to odbiera. To podobnie odbiera jak Kenwood. Śmiechem żartem, czułością nie grzeszy, ale... Moment, czy ja to podłączyłem? Aha, to jest włącznik. No i oczywiście tutaj zakłócenia mi ściąga z warsztatu w tej chwili, bo antena nie jest podpięta. Zrobiłem sobie taki generator na kwarcu, żeby było można sobie dostroić te filtry wejściowe. To jest taki zwykły generator na 3685, on pracuje. To tak pi razy drzwi, połowa zakresu częstotliwości, połowa 80-tki radia. No 3685, czyli od 3500 do 3800 mamy band krótkofalarski. Tu musimy założyć jakąś małą antenkę. O, dajmy na to przepychacz od pobliżu to postawić, włączyć generatorek i sobie ustawić 3685. Moment, ja tu kręcę 3600. O, zobaczcie. 600. Raz to tak co 5 lecimy, drugi raz naciśniemy, leci co 3. O, ten generatorek możemy odsunąć jeszcze dalej sobie od
od radia, żeby dostroić sobie czułość tego radia, nie? Oczywiście to jest bez anten. Zobaczcie, przyłożę. Aha, nie widać. Przykładam pobliżu anteny. No i dobra. I o tym radyjku, jak to odbiera, jak to słychać. Można jeszcze wyprowadzić sobie ten PR-ek. To jest potencjometr odgłośności. No, troszeczkę tutaj bardzo to dosyć głośno słychać. Odgłośności gdzieś na panel, nie? I to by było tyle. Teraz przejdziemy do retrogralni, że tak powiem. Jest już taki kanał tu na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie Borga i tamtych resztę z Wrocławia. Też was oglądam, także miło mi. I chciałbym coś zaprezentować. Być może dotrze to też i do was w jakimś tam stopniu. Tutaj pracuję w tej chwili nad Sinclair Timex, znaczy ZX Spectrum 128, i to jest, to są na razie prototypy, płytki będą już w niedługim czasie. Oczywiście wszystko na forum, obserwujcie forum, na forum się pojawiają te wszystkie płytki. Tu już mamy, to będzie mini konsolka ZX Spectrum 128. Tu wcześniej wykonane zostało Atari. Do Atari płytki już jadą i płytki będą jako zestawy. A dzisiaj chciałbym jeszcze wam przedstawić i zaprezentować. Słuchajcie, ojej, klawiatura spadła. Takiego małego Spectruma z kartą SD. Karta jest sformatowana do FAT32 i pliki nie mogą mieć, znaczy pliki muszą być Z80, pracuję, żeby te ZX-y odczytywało i tam takie inne bzdury. Bzdury. Formaty plików z ZX Spectrum. Dobra, słuchajcie, może włączmy to sobie na razie tutaj gdzieś pod USB i zobaczcie, jak to fajnie pracuje. Teraz tak, jak karta jest wyjęta, to będzie wszystko zmontowane na innej płytce i będzie gotowy produkt. To nie będzie zestaw do samodzielnego montażu. Słuchajcie, odpala się nam wybór menu, tak jak w Harlekinie było, identyczne menu. Tape Loader. Możemy sobie wyjść z tego menu. Tutaj mamy takie podręczne menu emulatora. Aha. Oczywiście bez karty nie wyjdziemy, bo nie wie, gdzie ma wyjść. Jak włożymy kartę, na karcie gry, to jest tak, reset. No. To jest reset, przestał działać. Na karcie musimy stworzyć dwa katalogi. I w tych katalogach Z48, on w tej chwili tak dosyć harczy, bo ja mam słaby kabel do telewizora. W katalogu Z48 wkładamy pliki do Z48, w katalogu Z128 wkładam do 128 kB. MP3, Paint to są bitmapy i JPEGi. To odczytuje bitmapy swojej produkcji i przerabia to na format ZX Spectrum. Kalibracja, system informacje. Tu akurat nawet nie możemy wejść, bo jeszcze nic nie jest wpisane w tym system informacje. Zegar i STB, rozdzielczość ekranu. Słuchajcie, wejdźmy sobie w pliki CZ48, czyli pliki z rozszerzeniem Z80. Tak, bodajże chyba tak. Zaraz wam powiem, żeby tutaj nie przeciągać. Z80, dobrze mówię. I te pliki Z80 w tym katalogu, które włożyłem na kartę, one w tej chwili już emulator pracuje. Jet Set Willy, standardowa gra. Podłączę głos.
oczywiście mamy wszystko sterowanie na klawiaturze USB, dwa wyjścia klawiatur USB. Dwa USB. Czekajcie, gdzie to start jest? To jest jakiś time. Aha, to podnosiłem i się... Dobra. Start game. Jedziemy dalej. I podskakujemy. A czemu tutaj dziwnie? Momencik, może wyjdziemy jeszcze raz, bo tu pewnie są... ustawione. Enter to start. Mało ważne, słuchajcie, nie będziemy tutaj się rozgrywać komando, bo to no, jest mało ważne. Grunt, że Spektrum zadziałał, te Spektrum będzie jako gotowy produkt. Wąska, cienka płyteczka do wstawienia w każdą klawiaturę USB, nie? Dobra, wyłącz, wygaśmy sobie to. No to właśnie na tym teraz pochłonęły mnie prace. No i to by było na tyle, co chciałbym powiedzieć. Na forum piracz.com.pl będę to wszystko opisywał. Jak będzie trochę czasu więcej. A dzisiaj zrobiłem taki krótkometrażowy filmik, nad czym teraz pracujemy. Oczywiście wszystkie płytki, wszystkie PCB do tych modułów, do tej atarynki, do gotowy, złożony klon ZX Spectrum do wstawienia tam w klawiaturę, to wszystko będzie można już w niedługim czasie nabyć. Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli.